Wyspa Smoków. To właśnie na tej mapie dzisiaj wraz z moimi widzami będziemy bawili się w chowanego. Cały projekt został stworzony z dbałością o najmniejsze szczegóły, dzięki czemu mapa jest wspaniale dopracowana i bardzo efektowna. Mimo swojej niedużej wielkości sprawia, że osoby, które się na niej ukrywają, są praktycznie niewidoczni. Ja muszę odnaleźć aż 8 osób, więc czeka mnie nie lada wyzwanie, więc teraz wszyscy zostawiamy łapeczki w górę, przekraczamy próg 10 tysięcy lajków i nagrywamy kolejny odcinek Hide and Seek z widzami. Standardowo przypominam, że możecie mnie wspierać z kodem GAMINGWITHFARRELL. Ja już nie przedłużam, zaczynajmy! Cześć moi drodzy, z tej strony Farrell i witam w kolejnym zwariowanym odcinku z trybu kreatywnego. Jest dzisiaj ze mną aż 2, 4, 6, 8 osób i będziemy się bawili w chowanego na Wyspie Smoków. Jest to przepiękna mapa, do której kod macie w opisie tego filmu, więc wbijajcie, jeżeli chcecie się bardzo fajnie zabawić ze swoimi znajomymi. Teraz przedstawię wam dzisiejszych uczestników zabawy. Not Doom, czyli Damian. Siema. Na lodzie się pośliznął. Kolejną osobą jest IQ 200 Player. Siemanesko. Jaro. Witam bardzo serdecznie. Siema. Us. Sergiusz. Zajączek Sergiusz. Witam. Siemka. Lil Michał. Siema. Oli oficjalny. Siema. Rekt. Yo, yo. Oraz Święty. Siema. Moi drodzy, zasady konkurencji są bardzo proste. Jak w każdym hide and seeku macie 3 minuty na to, żeby się schować. Osoba, która się najlepiej schowała, zgarnia 1000 V-dolców. Nie możecie nic budować, nie możecie się przemieszczać. No i to tylko tyle. To co? Rozpoczynamy gierkę. 3 minuty. Let's the game begin. Chyba, nie że... Nie można wychodzić za mapę. I nie możecie wychodzić za mapę, oczywiście. Kurczę, 5 minut jest na znalezienie was. Dobra, to od razu się chowamy. Macie jednak minutę. Macie minutę na to, żeby się schować. Ja się no, nie patrzę. Nie wlatujcie lotem w to miejsce, co nie od razu. Że jak potem się nie da wbić. Tak, nie lądujcie na takich miejscówkach, w których ja nie będę mógł wejść... Normalnie. Normalnie, o, dokładnie. Ja się odwracam i będę miał na to 4 minuty. Ewentualnie, jak nie znajdę wszystkich, robimy drugą rundę. Te osoby, których nie znalazłem, jeszcze raz ich szukam. Chciałem wam przypomnieć, że organizuję konkurs na 50 tysięcy V-dolców. Wystarczy wbijecie w link, który znajduje się w opisie tego filmu. Subskrybujecie kanały, odwiedzacie Instagram oraz Discorda, dzięki czemu zdobywacie punkty. Jeżeli masz więcej punktów, twoja szansa na wygraną jest większa, więc bardzo serdecznie polecam, wygrywa 10 osób. Zostawcie wszyscy łapeczki w górę. Mordeczki, schowaliście się? Farrell, bo ja spadłem. To lecimy. No to trudno, no to jak spadłeś, no to już nie nasza wina. Jadę. Możesz ewentualnie gdzieś się przemieścić w takie miejsce, żebym... I po prostu stanie, że mógł cię później znaleźć. Okej. Okay. Jezu, jak tu jest przecudownie. Ej, naprawdę jest ta mapka kozacko zrobiona. Z pewnością osoba, która ją budowała, spędziła masę czasu. Dobra, tu mamy lód. Ej, a kto tu jest na dzień dobry? No właśnie. Halo, halo. To ty spadłeś? No ja. Dobra, to jest Not Doom, tak? Dobrze mówię? Tak jest, Not Doom niestety odpadł jako pierwszy. Gdzie żeś tam był? U góry. Kurczę, tam w ogóle jest możliwość wejścia? Mogę cokolwiek niszczyć? Halo? Mogę niszczyć, a budować? Mogę budować! No i elegancko, nawet nie sądziłem, że jest to możliwe. Ty, jak tu jakieś ognisko się tli. Ktoś leci na lotni, to chyba ty Not Doom, co nie? To ja. Dobra. Tutaj jest taka fajna komnata, ale niestety nikogo tutaj nie widzę. Widzowie kogoś możecie pisać. Słysza. Kogoś słyszysz, tak? Wy widzowie możecie pisać w komentarzu, jak wam ta mapka się podoba i czy chcecie więcej takich odcinków hide and seeków z widzami. A z pewnością nagramy, jak przekroczymy próg 10 tysięcy łapków w górę. Dobra. A może jeszcze nad kogoś ciekawego zaproszę. Napiszcie w komentarzu wasze sugestie, kogo byście chcieli zobaczyć, na przykład z jakichś youtuberów znanych. Żeby Farrell go nakrył i ewentualnie go zdzielił. O, dzień dobry, skillofa w łeb. A to ja chyba jest... Chcę ale ogólnie limit jest na 2 minutki. To chyba jest Święty. Tak jest, Święty nakryty. Dwie osoby już znalezione, zostało jeszcze ile? 6? Tak, 6. No, o, jak kurczę. Ja w sumie nie wiem, czy ja jestem za mapą, czy nie. No to IQ... No też nie mogę ci tego powiedzieć. Kurczę, na lodzie się tak ciężko buduje, że jest koniec świata. Właśnie to jest najgorsze, że na lodzie. No, taka mapka niestety, smocza mapka. No tak, tak. Tutaj krzaczki są jakieś. Zrobimy ewentualnie, mówię wam, drugą rundę. Tylko te osoby, które znalazłem, będą szukały może ze mną. Zobaczymy. Okej, okay, lecę dalej po lodzie sobie. Tutaj na środku jest jakiś kwiatek. Ej, zrobiłeś takiego typa, który ma starter paka? Jest skrzynka z krzaczkiem. Wyobrażacie to sobie? Jest skrzynka z krzaczkiem. Nie zabiłem typa, który ma starter paka. Okej, okay, let's go dalej.
Została mi nota 30. Kurczę, nie wiem czy was znajdę. Zróbmy to jakoś mądrze, tak? Niech mi nóżki odtajają. Okej. Jezus Maria, ile tu jest kurczę zieleni? IQ, możesz ewentualnie zmienić swoją pozycję, jeżeli wyszedłeś poza żywopłoty, to są chyba tak mocno położone, wyglądają jak mech. Jeżeli wyszedłeś poza mapę, no to możesz sobie wrócić, dam ci szansę. No. Dobra. Ale po prostu już się dalej nie przemieszczaj. Najgorsze jest to, że nieraz na tych mapach customowych, które są tworzone przez innych graczy, mają ustawiony limit minutowy i my nic niestety nie możemy z tym zrobić. Więc mamy tylko 5 minutek na znalezienie 10 osób, tak? Tam święty widzę stoi na respawnie, nikogo nie widziałem dalej. Dobra. Tutaj mogę wejść. Mogę. Cyk. No, ale jak mój słyszę, aby ktoś chodził. Tutaj dalej nikogo nie ma. A lotnie są też tutaj dostępne. Teraz zwiedzimy sobie szybko tą góreczkę. Kto tam wlazł tak na górę? Aha, ktoś tam stoi. Struga pawiana na wieży. O kurde. Tutaj można było wejść jeszcze tędy, dobra. Zróbmy tak, że postawimy sobie mościk. 14 sekund! Ile osób zostało? 6 do znalezienia jeszcze? Tak. Nie wiedziałem, że ta mapa jest aż tak duża. Raczej w porównaniu do Titanica jest naprawdę mega mała. To co? 6 osób dalej się ukrywa, a te osoby, które nakryłem, czyli Noddium, Święty oraz... Nie, tylko 2 osoby. Szukają razem ze mną. I zaczynamy rundę numer 2. Zaczynamy rundę numer 2. Damian z Świętym do mnie. Równo 4 minuty zaczynamy ich szukać. Możecie lądować gdzie tylko chcecie, my budujemy gdzie tylko chcemy. Święty w lewo, Noddium w prawo. Dobra? Ta, ja środeczkiem. Tutaj w sumie nie byłem, jest jakaś skrzynka nawet tej... Co w tej skrzynce będzie? Amunicja tylko. Idź. Teraz jest trzech szukających. Na statku, jakiś statek, zobacz, jaki fajny, zbudowany. Nikogo nie ma. Słyszę, jak ktoś się buduje. Kurde, ale się ciężko chodzi po tym lodzie. Dobra, zabudowałem się na szczęście. O, ciężko się chodzi po lodzie. Mega ciężko. Się buduje, bo jak budujesz to... Tak, zjeżdżasz. Okej. Wchodzę teraz ja na górę. Nie mogę postawić na mchu. XD. No słyszałem, bo ktoś normalnie chodził. Po dachu ci ktoś chodzi? No. Ej, tutaj nie można postawić. Ej, najgorzej. Myślałem, że jest to możliwe. Panowie, mamy jeszcze 3 minuty. Minuty już straciliśmy. Czy tam na górze można jakoś wejść? Na górę? Chyba nie. Chyba nie. Kurczę. Wow, ja. Tu się zaciąłem. Dobra, let's go. Na drzewa patrzcie, wiecie, bo gdzieś mógł jakiś IQ inteligentny gościu, kurczę, sobie wziąć, na drzewie wylądować i nas troluje pewnie. To jest przede mną. No co ty? To jest komandoską, to jest przede mną. Ja. A, dobra. Tutaj nikogo dalej nie ma. No wiadomo, co może IQ wymyśleć. W krzakach też nikogo nie ma. Ej, w życiu bym nie powiedział, że są jakieś kryjówki na tej mapie takie zarąbiste, że nikogo nie można znaleźć. Pamiętajcie, że lotnie działają, nie? A ukryło. Pamiętajcie, że lotnie działają. Tutaj jest stateczek, na statku nikogo nie ma. Tutaj są jakieś liście. Trzeba. Przechodź. Nic. Dalej nic. No, a ktoś musiał. Ale się ukryli. Ej, no naprawdę, weź samemu to znajdź wszystkich. Jest naprawdę mega ciężko. Tutaj jest jakaś, patrzcie. Nie, no, skrzynka to jest. Ktoś jest blisko. Ale chodzą obok ciągle. Ktoś jest blisko, widzicie? Ej, minuta 48. Panowie, jest nas trzech, ich jest kilku. Mogę tylko ci podpowiedź dać tak trochę. Ty jak chcesz, możesz coś tam podpowiedzieć sobie, nie? Tak jakieś 30 sekund temu mi po głowie przebiegłeś. Tak? No. Ej, nie spodziewałbym się tego. Rozwalajcie te drzewa, one gdzieś spadną z góry, się zabiją. IQ po głowie przeszedłem, czyli ja budowałem się tutaj do góry. Dobra. IQ gdzieś jest tutaj. Skitrany w krzakach. Ale wtedy... Ile już to pozostało? Ile osób? Tak. 3 lub 4, ej. Kurde. Po głowie mu przebiegłem. W życiu bym nie powiedział, żeś mu tu pobiegłem, przebiegłem po głowie. Tak bliżutko było, co nie wiesz? 1 metr. No wiem, o co chodzi, no. Ej, naprawdę nikogo nie... Ojej.
Ktoś się schował? Nie ma nikogo. Ej, to jest po prostu niemożliwe. To jest niemożliwe. Żeby nikogo nie było widać w trzech. Kurczę, o, szukamy. No. Szukamy w trzech. Znaleźliśmy chociaż jedną osobę? Nie. Ja dziękuję. Dobra, to będzie robić kolejną rundę. Kto to biega? To wy pewnie biegacie. I stąd. Ona gdzieś indziej idziesz. Ej, naprawdę. Nie spodziewałem się. Jezu! Znowu krzaczek. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Na 9, 8. Boże. 7. Kolejny rundzie tutaj nie będzie. 5, 4. Nas nie zauważyli. 2, 1. Nie mam pojęcia. Naprawdę. Nie mam pojęcia. Rozwalił rektowi drzewo i on spadł i się zabił chyba. Tak? Ktoś nakrył rekta czy nie? Nie, ktoś mu rozwalił drzewo, ale go nie zobaczyli. Ja jeszcze się chowam. No to dobra, no to czyli nikogo nie znaleźliśmy w tej rundzie, robimy rundę numer 3. Ej, naprawdę jest kozacko ciężko, ta wyspa jest tak gęsta. Jakbyście jeszcze wzięli skin na przykład Rexa, to żeby było kaplica, kaplica. Ja właśnie zielony wziąłem. No to elegancko. 5, 4, 3, 2, 1, jedziemy. Dobra. Od razu patrzcie na drzewach, nie? Patrzcie na drzewach, bo oni się pochowali na drzewach ostatnio, wariaty. Idę jak najwyżej. A, tak chcesz to zrobić? Z góry patrzeć? Ja nie. IQ gdzieś tutaj był. Mi się wydaje, że on tutaj koło tej zatoczki był, wiecie? Rozwalmy sobie drzewko. Też właśnie rozwalam. Ale nie mogę postawić nic z tego. Zastanówmy się. Tylko ptaszki widzę, słyszę jak ćwierkają i kurczę zorza polarna na niebie. Czy co to jest? Ktoś lata, to ty latasz? Lat. Dobra. Popatrzmy się tutaj, przecież jest niemożliwe, żeby oni tutaj gdzieś byli. No ja jestem na ziemi. Ale... No. A gdzie bym miał pomysłać na tą mapę CDP? Tak mam pokazać, gdzie jest w tym odcinku. Dobra, wejdę sobie też troszeczkę wyżej. Może teraz mi się uda zobaczyć. Jak żeśmy się rozdzielili? Ja szedłem prawo, teraz ktoś widzę po mnie poprawia tam. Dobra, zróbmy to inaczej. Lecę dalej. Oni teraz mogli się schować również tutaj przecież. Nie jest powiedziane, że nie. Oni w tamtej rundzie się gdzie indziej chowali, teraz mogli się schować też gdzieś gdzie indziej. Dobra. Co mówisz, IQ? Spójrzmy na tę mapę z innej perspektywy, co ty gadałeś? No. Kto to jest? Kurde. Getrek, tak to żeś się schował za tym drzewem? Żeś się... W ogóle nie w tą kierunku żeś się schował. Pamiętajcie, że... Bo ja za mapę wypadłem i musiałem wyjść. A, no dobrze, rozumiem, rozumiem. Po prostu chciałeś się schować jak najbardziej na krawędzi, nie? Okej, okej, czaję bazę. Przez lód. Dobra, ja święty idę dołem w takim razie. Dobra, dobra, ja tutaj górę szukam. Czyli Getrek ci został tylko nam IQ i kto? I ja. Yeah. IQ i ja. Ja zostałem. Michał. Dobra, to jeszcze troszeczkę osób zostało jednak. I like. No. Ale to będzie trudne. Ej, naprawdę jest ta mapa przesadzona do hide and seeka. Ktoś był tak bardzo blisko. Tak, no właśnie był tak bardzo, bardzo blisko. Obok mnie też. Parę tych razy. Nie wiem, to nie była Galaxy chyba skin. I znowu się pobudzi. Ej, Lily, ja tam próbuję się dojść, ale nie widzicie. Ścinajcie drzewami. A. Nie ma szans, żebyśmy was znaleźli. W tym czasie nie ma szans, moim zdaniem, nie? Nie ma szans, kurczę, mapa jest za trudna. Jakieś podpowiedzi, panowie, minuta do końca? Ja nikogo nie znalazłem. No przykro mi, ale za odpowiedzi trzeba zapłacić. Rozumiem. Ej,
Naprawdę, nie wiem, nie mam... Nigdzie was nie widać, no to jest coś... Niebywałego. Jakby zgolił wszystkie drzewa, to ja bym tam był na stół. Ja zgoliłem. Po prawej stronie. Mam ja wszystko. Widzę, że nie. Zgolił. Tak blisko było, na stupę. Ale to coś ominął. Wylądowaliście gdzieś na drzewach? Nie, ja jestem na lodzie. On jest na lodzie. Nie, nie ma na drzewach. Nie, tu też drzewa rozwaram, ale to nikogo nie ma. To jest kampa tych pół roku. Nie mam bladego pojęcia, naprawdę nie mam bladego pojęcia. Już tym lodem biegałem. Dobra, zostało ile osób? Dobra. Trzy, tak? Zostały trzy osoby. Teraz robimy arenę i robimy walki gladiatorów. Kto z nich przeżyje, wygrywa 1000 fałdolców. Ilu nie zostało znalezionych? Sergiusz. No. Ja. IQ. Ja. Oli. Michał. Michał. Ja. Czyli cztery osoby. Pięć osób nie znaleźliśmy? Nie ma opcji. Chodźcie, pokażę, gdzie byłem. Pięć osób, aż nie znaleźliśmy? Kurczę. Wow. To jest arena, co nie? Tak, budujcie arenę. Okej, moi drodzy, robimy walki gladiatorów. Zostało pięciu uczestników, którzy będą walczyli o 1000 fałdolców. Tutaj jest ktoś w tym boksie? Jest, okej. Jeden jest na środku, więc sobie radzę ci, kumplu, stanąć gdzieś tutaj. Kto ty jesteś? Proszę panią. Taryfiara. Czy jak ona się nazywa? Elega mózg ma. Dobra, ta osoba niestety odpada. Jest to Oli. Oli już nie walczy dzisiaj. Mamy czterech uczestników. Dobra, zaczynamy walkę. Oli, ty już odpadłeś właśnie. Czemu? No bo ciebie nie było, byłeś na AFK. Dobra, proszę do góry. Rozwalamy to. 3, 2, 1, go! Możecie się teamować, możecie się dogadywać. No lećcie, lećcie, IQ. Kto wyskoczy z kwadratu, odpada. Dobra, IQ, na chwilę sojusz. Na ten czas. Jeden po hitku. Uwaga, uwaga, jeden po hitku. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, kto zginął? Ja. Kurczę. Dobra, został zając i IQ. Pamiętajcie, kto wyskoczy za kwadrat, odpada. Jak leci. Dobra, zginął, IQ został. IQ wygrywa wszystko, idealnie. Pogchampik dla IQ. IQ wygrywa 1000 fałdolców. Ja mam nadzieję, że wy również się tak wspaniale bawiliście jak my. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem. Również możecie mnie wspierać z kodem Gaming with Farel. Przypominam, żebyście brali udział w konkursie na 50 000 fałdolców. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Trzymajcie się. Yo.